Cześć! Tu Paweł z Medycznej Rutyny, a to jest nasza seria podcastów. Myślę, że mogę od razu Was zaprosić na drugą część rozmowy z profesorem Białasem. Tym razem będziemy mówić o szeroko pojętej dydaktyce, o tym, jak to jest nauczać studentów, egzaminować ich, a także porozmawiamy o problemy giełd, czy inaczej baz pytań. Zapraszam! Chciałbym zamknąć już tą naukową część naszej rozmowy i przejść do drugiej części. A zacząłbym to przejście, m, wykonałbym poprzez kolejne pytanie z Instagrama. Bardzo ono mnie rozbawiło do pana profesora. Czy egzamin z interny u pana profesora będzie trudny? Na co zwrócić szczególną uwagę? No <laughs> przepraszam, tak, przepraszam. Tak jak mówię, nie ma głupich pytań, absolutnie. To pytanie jest niesamowicie mądre. Nie wiem, czy mogłem się spodziewać tego pytania. Uważam, że trudność egzaminu jest pojęciem niesamowicie płynnym. A jak człowiek jest bardzo dobrze przygotowany do jakiegoś egzaminu, to zawsze powie, że był prosty. I to jest świetna eee, odpowiedź. Jeżeli, jeżeli nie jesteśmy przygotowani i kombinujemy, to zawsze się tyle tak na egzaminie, że zawsze powiemy, że był trudny. Ehm, to jest bardzo subiektywne. Bo niestety, to tutaj też powiem, że w zasadzie bycie egzaminatorem nie jest proste. Bo z jednej strony jest to dla mnie ogromne wyzwanie, bo ja chcę być dobrym egzaminatorem. Już do tej pory egzaminowałem na egzaminach praktycznych i zorientowałem się, jak strasznie trudno jest być, być egzaminatorem, bo z jednej strony nie chcę się kogoś skrzywdzić, żeby nie było to tak, że będzie się zadawać pytania, bo z perspektywy specjalisty w danej dziedzinie trudno jest właśnie. Postawić się w roli tego studenta, za wszelką cenę się próbuje to zrobić, to tą trudność czasami widać jeszcze z perspektywy właśnie, jak byłem studentem, w tak zwanych pytaniach wyciągających. Pytania wyciągające bardzo często nie są kołem ratunkowym, a nie, przepraszam, bywają kołem ratunkowym, ale takim betonowym, który jeszcze na dodatek czasami trafia w głowę. I dlaczego też się tak dzieje? Bo jak chcemy zadać pytanie, które, które jest pytanie wyciągające, bardzo często chcemy zadać pytanie niezwykle proste. A musimy pamiętać o tym, że na egzaminie czasami tak się dzieje, że pytania najprostsze są najtrudniejsze, bo często na egzaminie my chcemy kombinować. My chcemy analizować pytanie ze wszystkich stron, szczególnie szukając w dniu drugiego dna, którego najczęściej nie ma w takim pytaniu. Ja sam się na tym wielokrotnie, wielokrotnie łapałem. Także myślę, że jest to niezwykle subiektywna rzecz. Czy pytanie dane jest pytaniem trudnym, czy pytanie jest pytaniem łatwym? Ja staram się zadawać pytania przekrojowe. Staram się, żeby pytania, które zadaję, miały sens pod postacią sprawdzania, czy ktoś myśli klinicznie, bo uważam, że ponad to, czego w stanie jesteśmy nauczyć się tak naprawdę na pamięć, tak na blachę. To większe znaczenie, większe znaczenie ma to, jak my myślimy, bo spotkałem w swoim życiu ludzi, którzy potrafili się nauczyć na pamięć słynnego, z rozdziałów ze słynnego profesora Bochenka, z podręcznika do anatomii profesora Bochenka. Znałem takie osoby, które potrafiły się naprawdę rozdziałów uczyć w słowo, w słowo na pamięć, z przecinkami i kropkami, tylko że nie zawsze potrafili to zastosować. I to jest ten, ten, to, jest, to jest ten klucz w prowadzeniu egzaminu. Jest po pierwsze zorientowanie się, kto jak myśli, bo to jest, to jest w tej pracy naszej lekarza jedna z najważniejszych rzeczy. Druga to jest to, w jaki sposób my potrafimy rozmawiać, bo to, że my skręcamy w stronę testów na studiach medycznych, Możemy mówić za i przeciw. Na pewno jest to metoda zobiektywizowana, bo każdy ma te same pytania. W medycynie my coraz bardziej zaczynamy iść w stronę pytań typowo takich klinicznych, które oparte są opisy przypadków. Coraz więcej jest takich pytań, z czego się bardzo cieszę, bo naprawdę uważam, że w tym osobiście uważam, że to są, to są najlepsze pytania, w, jeżeli chodzi o, o pytania testowe w medycynie. Natomiast egzamin ustny ma tą niesamowitą siłę w tym, że my jesteśmy w stanie zobaczyć, kto jak potrafi rozmawiać. Oczywiście, my to musimy korygować stresem, bo zdaję sobie sprawę z tego, że osoby, które do mnie przychodzą na egzamin, czy na ten praktyczny, czy, czy te od, od teraz na egzamin teoretyczny, to będą sobie niezwykle zestresowane, bo tak naprawdę interna jest tym egzaminem, który my zawsze postrzegamy jako, jako jeden z najważniejszych. No, oczywiście mógłbym tutaj powiedzieć, że najważniejszy, ale nie powiem. No i oczywiście zawsze no, mógłbym powiedzieć, że najważniejsza jest pulmonologia, ale też tego nie powiem. Oczywiście sobie tutaj żartuję pulmonologia jest bardzo ważną dziedziną medycyny, ale nie jestem pneumocentrystą. <grym> ja też zawsze tutaj powiedziałem pulmonologia, a tutaj pneumocentrystą. Bardziej lubię, jak się o tej dziedzinie, którą, którą oprawiam, mówi pneumonologia, bo to jest takie słowo, które jest jednolite językowo, bo obydwa człony pochodzą z Greki. Natomiast nie znoszę, jak się mówi choroby płuc, że tak no niestety tak zrobiono, że ta nasza specjalizacja nazywa się specjalizacja z chorób płuc, bo to trochę mija się z ideą, bo przecież lekarz nie jest tylko od chorób. Lekarz też jest od zapobiegania chorobom i od w ogóle od stylu życia. Natomiast to tutaj się pomija bardzo. Bardzo nie lubię tego określenia specjalista chorób płuc, bo tak naprawdę jesteśmy specjalistami, nazwijmy to, medycyny oddechowej. I mógłbym oczywiście mówić, że ona jest najważniejsza i że w zasadzie to, jak student przychodzi, to powinien tą pulmonologię umieć na, na, na cienką blachę. I. I że, że to, jest, to jest najważniejsze. Nie. Pulmonologia jest elementem interny. Interna cała w sobie jest, jest ważna, składa się z elementów równocennych. I akurat pulmonologia pod tym względem, ponieważ no mogę się wypowiadać na temat akurat pneumonologii akurat z racji tego, że tym się na co dzień zajmuję. Jest też niesamowicie szeroka pod względem interakcji z innymi, z innymi dziedzinami. I, I tutaj tak naprawdę te interakcje chorób płuc z innymi chorobami myślę, że są niezwykle, niezwykle istotne i niezwykle cenne. I na pewno będzie mi to bardzo imponować, jeżeli, jeżeli, jeżeli student będzie czuł ten, ten flow właśnie w. W analizie takiego, takiego komorbidomu, bo, bo to myślę, że tutaj jest też niezwykle, niezwykle cenne. No, na pewno rzeczą, którą, którą uważam, że każdy student na każdy egzamin, jaki idzie w medycynie, a co kuleje troszeczkę, jak tak właśnie z perspektywy już osoby trochę pytającej, to jest diagnostyka różnicowa. A coś, co tak naprawdę jest dużym, dużą, dużą, dużą ideą naszej pracy, wiodącą tak naprawdę, to jest właśnie umiejętność prowadzenia diagnostyki różnicowej. I, i tutaj, jeżeli, jeżeli mógłbym zasugerować to, gdzie trzeba naprawdę, co, co wiele osób o tym zapomina, ucząc się do egzaminu, a co jest niezwykle cenne. To, to właśnie zwrócenie uwagi na diagnostykę różnicową i na to, jak możemy poszczególne choroby różnicować, to jest niezwykle ważne. A, a mnóstwo studentów, które, które już byłem w stanie przepytać w swoim życiu, gdzieś właśnie w tej diagnosty, w diagnostyce różnicowej poległa na, na, w, tych, w tych odpowiedziach. I to. I myślę, że to, to chciałbym, chciałbym podkreślić, że, że to absolutnie diagnostykę różnicową trzeba znać, trzeba się tego uczyć, i, i powinna stanowić jedną, jedną z najważniejszych dziedzin, którą, którą opanowujemy przed pójściem, przed pójściem na egzamin. Co jeszcze? No, na, na pewno z tym stresem. E, egzamin trzeba traktować jak wyzwanie. Tak, to, to jest coś, co ja w swoim życiu studenckim też musiałem sobie, sobie przetłumaczyć w głowie, że jeżeli spalałem się niesamowicie, bo bałem się egzaminu, czyli dominował ten strach. Strach, może nawet lęk, to jest coś, co jest niesamowicie destrukcyjne, bo to jest coś, co paraliżuje nasze myślenie, paraliżuje logiczne myślenie. To jest coś, co przejmuje nad nami czasami kontrolę i, i ja to sobie. W pewnym momencie wyeliminowałem, myślę, że to był jakiś czwarty rok studiów, może, może nawet początek piątego, kiedy, kiedy wdrukowałem sobie w głowę to, że egzamin jest wyzwaniem i do tego wyzwania właśnie trzeba podejść jak do wyzwania. I, I wtedy to się trochę zmieniło, bo zacząłem rzeczywiście te egzaminy traktować jako przygodę. I zupełnie inne podejście psychologiczne sprawiło, że zacząłem uzyskiwać znacznie lepsze wyniki i dużo mniejszym kosztem psychologicznym. Bo tak naprawdę w medycynie najważniejsze jest to logiczne myślenie. Te wiadomości, których musimy się nauczyć na pamięć, które musimy mieć w głowie, one są częścią tego, tego procesu, no bo, no bo nie wyobrażam sobie rzeczywiście, żeby ktoś pewnych rzeczy nie znał, nie umiał. W których czasie nauczyć na pamięć pewnych wartości, pewnych skal. Natomiast cała reszta na egzaminie to jest logiczne myślenie, które jest oparte na tej, na tej naszej wiedzy, i tutaj myślę, że udaje mi się doceniać to, to logiczne myślenie. Staram się. Żeby atmosfera na egzaminie była jak najmniej stresująca dla studenta. Staram się co, co oczywiście, no, podkreślam pewnie nie zawsze mi to wychodzi, bo to jest też trudne, żeby na takim egzaminie było zero stresu, no bo to nigdy tak chyba nie będzie. Chociaż zdarzały mi się osoby, które przychodziły z tak wysokim poziomem wiedzy, który i rzeczywiście wydawały się wyluzowane to na pewno wydawały się, bo na pewno w środku tam się odbywała walka z tym stresem. Natomiast zdarzały, zdarzały się osoby, które, które przychodziły, które pamiętam do dzisiaj, które były pewne siebie, które wydawały się na pierwszy rzut oka jakoś ogromnie nie stresować, którym ten egzamin poszedł świetnie. Także także myślę, że no, no tutaj, oczywiście. Żadnych zakresów materiału nie podam, i nie mogę tego zrobić, to jest jedno. Tak, zakres materiału, przepraszam, mogę podać zakres materiału. Duży szczeklik. Tak, to jest, to jest duża, duża interna szczeklika, to jest zakres materiału do egzaminu z interne. No, myślę, no nie, nie jest to na pewno prosty egzamin, ale też trzeba podchodzić do tego w ten sposób, że też najbardziej pamiętam egzaminy, które, które były trudne, które wymagały ode mnie te, te, tego dużego wysiłku zdania tego egzaminu. Z tych egzaminów jestem najbardziej dumny, bo właśnie tak wyglądał mój egzamin z internetu. Mój egzamin z internetu trwał parę godzin. Zdawałem go w jednej z klinik kardiologicznych i. No myślę, że mogę powiedzieć, no bo to przecież też nie jest żadna, żadna tajemnica. Zdawałem ten egzamin u pana profesora Hirzyńskiego i też panu profesorowi jestem ogromnie wdzięczny za ten egzamin. To był egzamin, który nie był prosty, ale to był egzamin, który dał mi wiele do myślenia, wiele mnie nauczył ten egzamin, bo egzamin też powinien uczyć. Egzamin też powinien mieć wartość dydaktyczną. Czy to jest egzamin testowy, czy to jest egzamin ustny? My z tego egzaminów e, fajnie by było, jeżeli wyszlibyśmy z, jakimś, z jakąś wartością dodaną. Czy tą wartość? dodaną jest wiedza pod postacią czegoś, w czym żeśmy się pomylili i uzyskaliśmy odpowiedź na to pytanie, że ona jest inna. Mamy, mamy identyfikację jakichś swoich słabości i, i druga rzecz pod, pod takim właśnie względem, że przezwyciężyliśmy kolejną barierę w swoim życiu, jakiś kolejny strach i, i mamy kolejne wyzwanie za sobą. E, egzamin też powinien być dydaktyczny. Ja jeszcze chciałem dodać od siebie, co ostatnio moja koleżanka zauważyła, że te egzaminy ustne to jest jedna z nielicznych okazji w naszym życiu studenckim, kiedy jesteśmy jeden na jednego z jakimiś takimi naprawdę dużymi personami, i właśnie wtedy też możemy się bardzo, bardzo dużo od nich nauczyć. Możemy też nawet zadać czasami pytanie, czy po egzaminie, czy odnośnie jakiegoś tematu, który się omawia, bo w naszym życiu studenckim bardzo rzadko mamy taką sposobność, żeby tak być twarzą w twarz zwłaszcza teraz podczas pandemii yy, i móc sobie po prostu porozmawiać z takimi wielkimi głowami, że tak powiem kolokwialnie. Yy, a do po już trochę liznęliśmy tego tematu dydaktyki. Chciałem teraz się zwrócić tutaj do, do naszych do słuchaczy podcastu i powiedzieć, dlaczego w ogóle ja rozmawiam dzisiaj z, z panem profesorem. No bo to jest tak, że wiedziałem, że na pewno ta rozmowa będzie ciekawa. Yy, na pewno jest dużo ciekawsze niż się spodziewałem już na ten moment, bo tutaj pan profesor podzielił się wieloma szczegółami ze swojego życia, ale też napisałem do pana profesora, bo uważam, że dydaktyka, którą on prowadził w moim toku studiów, była naprawdę na piątkę z plusem. O czym mówię? Już w poprzednich odcinkach podcastu mówiłem, że jedna z klinik podczas, podczas moich studiów Naprawdę sprawiła, że, że czułem się zafascynowany w jakiś sposób tym tematem. I na, na co się to składało? Pan profesor, no, oprócz tego, że tak jak możecie usłyszeć, że pan profesor, tak kolokwialnie można powiedzieć, ma bardzo miło się go słucha, ale mieliśmy zajęcia na oddziale z panem profesorem i naprawdę można się było poczuć zmotywowanym po tych zajęciach i po seminarium, gdzie naprawdę w ciekawy sposób, interesujący były przedstawiane zagadnienia i na oddziale, gdzie co prawda było dużo chaosu, pan profesor chciał jak najszybciej pokazać jak najwięcej rzeczy i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz e-learning, który zrealizował dla nas pan profesor, był naprawdę jednym z lepszych z jakim miałem do czynienia są niektóre katedry, które próbują ten e-learning w różne sposoby urozmaicić. No, już miałem y, granie w milionerów, jakiś taki quiz na tym e-learningu. A pan profesor, swoje, z tego co pamiętam, trzy prezentacje zrobił w taki sposób, że miło się go słuchało, nie zasypiało się i czuło się jakiś zapał do tego przedmiotu. I to był jeden z głównych powodów, dla których ja postanowiłem zaprosić pana profesora do rozmowy, bo uważam, że jeżeli chodzi o dydaktykę, y, Pan profesor jest osobą z taką pasją, że naprawdę chciałbym, żeby takie osoby częściej się zdarzały w naszym życiu i życiu każdego studenta. No I teraz chciałbym o tym porozmawiać. Czy, czy ma pan, profesor, takie poczucie, że, że nauczając robi coś, czego inni na przykład nie robią w jakiś określony sposób? Bardzo dziękuję za opinię. Jest to, jest to dla mnie bardzo miłe, co, co, co pan o mnie powiedział. Bardzo, bardzo jest, 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 jest to dla mnie miłe, um, chociaż muszę Pana zaskoczyć, że różne opinie bywają różne. Um, I czasem. A jak czytam o sobie opinie, które, które są przesyłane na, na, na platformę naszą. Różni studenci mają różne opinie na temat stylu, stylu mojej dydaktyki. No oczywiście jeszcze, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził oczywiście, więc, więc staram sobie to, to, to też powtarzać. Natomiast no tak jak mówię, no w tych opiniach bywa różnie, te opinie od takich bardzo, bardzo dobrych mieszają się czasami nawet z takimi, z takimi, którym no jest mi trochę przykro czasami. Jak, jak przeczytam niektóre z tych opinii. Może to też dlatego, że rzeczywiście czasami. W różnych swoich anegdotach, które opowiadam, ale uważam, że różnego rodzaju anegdoty, czy z życia klinicznego, czy, czy na temat różnego rodzaju kwestii, kwestii medycznych, one też czegoś uczą. I bardzo często tak jest, że my pamiętamy coś, bo ktoś nam opowiedział jakąś anegdotę. Czy to jest mniej, czy bardziej narracyjne, niektórzy to różnie oceniają. oceniają to co, to, to, co mówię, no i czasami, no niestety, potrafię być kontrowersyjny w niektórych, w niektórych poglądach, ale uważam, że my powinniśmy być też wyraziści, nie, nie powinniśmy być, być szarzy i tacy, tacy jak wszyscy. I to się też, też, nie, też nie zawsze podoba. Natomiast, czy robię coś, czego, czego nie robią inni? Staram się. To, to może jest, jest dobre określenie, że się staram. Między innymi dlatego wprowadziłem no coś, czego niestety teraz przy, przy nauczaniu zdalnym, przy, przy, przy epidemii COVID-u teraz... Niestety, niestety nie mogę kontynuować, ale czekam, aż, aż wreszcie studenci wrócą na, na, na sale ćwiczeniowe i będzie to możliwe, chcę wrócić do głosowań telefonami komórkowymi. Bo mi samemu się podoba ta forma, bo jeżeli jeżeli rzeczywiście publiczność może w trakcie seminarium zagłosować, po pierwsze dla mnie to jest, to jest bardzo fajny feedback, bo staram się, żeby te pytania, które, które zadaję do tego, do tego głosowania, one jednocześnie, jednocześnie, żeby były podchwytliwe, ale żeby one były właśnie takim prowodyrem do, do, do rozpoczęcia dyskusji na jakiś temat. Więc no myślę, że te głosowania, one nie, są, one nie są oryginalne, bo to nie jest to, że ja to wymyśliłem, bo, bo tak naprawdę ja to zaczerpnąłem i, i z z konferencji, na które, na które jeżdżę, ale i sam jak byłem studentem, to, to pamiętam, że, że takie zajęcia, tak, miałem przyjemność uczestniczyć w takich zajęciach i pomyślałem, że to jest fajne, więc starałem się to, to zaimplementować do, do swoich zajęć. Staram się, żeby te zajęcia były jak najbardziej z jednej strony narracyjne, czyli, czyli opowiadać jak najwięcej i opowiadać o, właśnie o tym, o tym życiu klinicznym. I o tym, co w życiu udało mi się już do tej pory zobaczyć, nie na zbyt długim, ale, ale co już udało mi się podpatrzeć, zobaczyć, i staram się, żeby to wszystko, co mówię, było jak najbardziej praktyczne. Mówię, tak jak mówię, no, różnie, to bywa, różnie to bywa oceniane, ale nie zrażam się absolutnie. <laughs> Natomiast. Mm, Staram się, żeby rzeczywiście to wszystko miało zaczepienie kliniczne. Staram się nie mówić o rzeczach takich stricte naukowych, chociaż naukowych, stricte takich z nauk podstawowych, chociaż bardzo mnie korci i kusi mnie, ale staram się, że nawet jeżeli dotykam jakiegoś tematu takiego z nauk podstawowych, to staram się, żeby to było, było jak najbardziej zaczepione klinicznie. Staram się, żeby ta dydaktyka, którą prowadzę, była jak najbardziej multidyscyplinarna, żeby była przekrojowa, żeby pokazywać to, właśnie te związki związki płuc z, z, innymi, z innymi systemami narządu. Staram się to robić. Na ile mi wychodzi, to jest ocena słuchacza. Jeszcze raz dziękuję za tą bardzo pozytywną ocenę, pańską ocenę bardzo pozytywną. Myślę, że to użycie tych metod interakcyjnych, bo ja zawsze chcę mieć tą interakcję, nie lubię. Uważam, że takie prezentacje, czy to są wykłady, czy to są seminaria, gdzie wykładowca siedzi i mówi, wyłącznie mówi, jest to trochę przeżytek, bo w zasadzie w tej dyskusji jest, jest siła. Bo tak jak już mówiliśmy o tym, że, że student może mieć pomysły i idee. I te pomysły i idee są niesamowicie ciekawe. Ja się bardzo wiele uczę rozmawiając na seminariach, na różnego rodzaju zajęciach. Ja się niesamowicie dużo uczę od studentów, którzy mają niesamowite pomysły, niesamowite hipotezy. Jeżeli chcą się nimi podzielić, jeżeli nie boją się, to, to wielokrotnie stanowiło początek gdzieś jakiegoś, czy czasami przeze mnie, do czytania. Bo nigdy nie ukrywam, jeżeli czegoś nie wiem, nie próbuję jakoś za wszelką cenę kombinować i, i, i czegoś, czego nie wiem bronić, bo jestem, jestem taką osobą, która jest w stanie się przyznać, nie wiem, ale za tym nie wiem idzie to, że po południu usiądę i doczytam, nikt z nas nie ma, nie ma monopolu na wiedzę absolutną. Staram się to doczytywać, także to też myślę, że to, to, to też jest taka rzecz, która nie zawsze jest spotykana, czyli wyjścia troszeczkę z roli wyroczni, wyjścia z roli kogoś, kto wie wszystko, bo ja bardzo się przyznaję do tego, że nie wiem wszystkiego i jestem w stanie się do tego przyznać i powiedzieć to otwarcie: tego nie wiem. Ale doczytam, powiem, spróbuję znaleźć odpowiedź na to pytanie. Myślę, że to też jest taka, taka wartość dodana, którą, yy, którą myślę, że nie, że nie u wszystkich może występować. Może w ten sposób powiem, żeby to tak dobrze zabrzmiało. No naprawdę, przekrój tych zajęć, w których yy, miałem szczęście czy nieszczęście uczestniczyć, był bardzo, bardzo szeroki. No jednak. Yy... Kurczę osób z pasją, którzy opowiadają, jakby nie suche fakty, nie litanie, które mają przygotowaną w głowie, nie, czytają slajd tylko i właściwie nic nie to opowiadają, jest naprawdę znikoma. I kurczę. I z drugiej strony właśnie może to jest takie też wyjątkowe, że też napisałem do pana profesora i też mam powiedzmy w sercu kilku takich prowadzących, którzy potrafili naprawdę i, i dyskusją podczas zajęć e i swoim zachowaniem i sposobem prezentacji e danego materiału zapaść mi w pamięć i wiem, że na przykład gdzieś tam będę ich jeszcze bardzo miło wspominał, że potrafili się tak mocno postarać. No teraz mam tutaj do pana profesora bardzo dyskusyjne pytanie. Albo wiem, czy korzystał pan profesor kiedykolwiek z bazy tudzież giełdy? Oczywiście. Tak. Jak najbardziej. To no, muszę to powiedzieć zupełnie, no, nawet bez skrępowania. Myślę, że e, chyba nie ma takich osób. No, nie, przepraszam. Pod, podobno są takie osoby, które, które nigdy, nigdy giełdy nie dotykały. Ale m, giełda. Giełda to jest, to jest takie Biblijne drzewo poznania dobra i zła, bo zależy, jak my ją wykorzystujemy. Bo jeżeli giełda jest jakimś zbiorem pytań, których my się uczymy na pamięć, to jest to zjawisko złe, bo my tak naprawdę wtedy nie uczymy się do egzaminu. Jeżeli mamy zbiór pytań, w których uczymy się jakieś, te, mamy takie pytanie, uczymy się do niego odpowiedzi i nie staramy się tego zrozumieć, to absolutnie jest to zjawisko złe i, i nie powinno się nigdy w ten sposób robić. Natomiast jeżeli giełda jest dla nas przewodnikiem, żeby zobaczyć, bo czasami jest nam bardzo trudno wybrać coś, co, co jest istotne. I w ogromie tej wiedzy, bo jak na studiach musimy porównywać źródła, zastanawiać się i, i tą wiedzę tak naprawdę czerpać, czasami z bardzo wielu źródeł, ta akurat interna jest taką niesamowitą dziedziną, że mamy ten, ten wspaniały podręcznik, podręcznik pana profesora Szczeklika, gdzie mamy taką syntezę wiedzy, która, która stanowi to niesamowite źródło, ale oczywiście też czasami doczytujemy na, czy doczytujemy na boki to, co nas tam bardziej zainteresuje, bo jeżeli w tym podręczniku miałoby być omówione absolutnie wszystko i ze szczegółami, to by ten podręcznik miał z 20 tomów, jak nie więcej. Więc rzeczywiście też jest, też jest pewnego rodzaju, mimo że duży szczeglik wygląda <śmum> imponująco, to mimo wszystko też jest, też jest pewnego rodzaju syntezą w, w wielu w wielu, w wielu fragmentach tekstu. I po pierwsze, nie we wszystkich dziedzinach ten podręcznik, nie we wszystkich dziedzinach taki podręcznik jest, i, i wtedy musimy czasami korzystać z bardzo wielu źródeł, bo pamiętam wiele egzaminów, do których się uczyłem, gdzie, gdzie trzeba było korzystać z, z dużej ilości różnego rodzaju źródeł, czasami z paru podręczników. I giełda też stanowiła dla mnie taki, taki przewodnik, po tym, wokół czego te pytania oscylują. Bo jeżeli mamy duży taki zbiór pytań, no to po pierwsze, wiadomo, że no, tak jak mówię, no nie należy się uczyć na pamięć i na pamięć uczyć się odpowiedzi. Ale one mogą stanowić właśnie taki przekrój przez to, co jest najważniejsze, i to, co, to, co dana osoba układająca pytania, czy dane osoby układające pytania, wokół czego, wokół czego te pytania oscylują, bo jeżeli w takim dużym zbiorze pytań jest bardzo często o coś pytanie, znaczy się, że to po prostu jest bardzo ważne, więc jest taka właśnie wartość wartość dodana rozwiązywania takich zbiorów pytań. Zresztą Tutaj też podzielę się taką, taką, takim, takim przeżyciem, które, bo to też w kategoriach przeżycia rozpatruję. Zdawałem egzamin europejski w pneumonologii, tak zwany egzamin Hermes, który jest organizowany przez Europejskie Towarzystwo Oddechowe i. Oni wydają książkę z przykładowymi pytaniami, właśnie które, jakie typy, typy pytań, które, które mogą pojawiać się na, na takim egzaminie. I było to dla mnie niezwykle cenne zapoznanie się z tą, z tą książką, i właśnie, i z jednej strony, podpatrzenie stylu pytań, bo to też jest dosyć zależne. Odbywa dosyć zależnie od egzaminatora, chyba że jest ujednolicony sposób, układania takich pytań, najlepiej jak jest, jak jest jednolity sposób. Natomiast też właśnie na co zwrócić szczególną uwagę. I też uczestniczyłem w, w kursie do, do, do tego egzaminu, który kończył się egzaminem próbnym, czyli też no, nazwijmy to, że jest to taka forma troszeczkę też giełdy, jeżeli rozwiązujemy jakiś próbny egzamin, czyli mamy taką próbkę tego, co jak może, w jakim stylu może się pojawiać na, na danym egzaminie. Także ja giełdę rozpatruję jako głównie jako zjawisko pozytywne. Oczywiście no, w tym mówiłem o tym sensie negatywnym, czyli uczeniu się na pamięć takich pytań, na pamięć odpowiedzi do tych pytań, co jest zjawiskiem jak najbardziej negatywnym. Także podnoszone są różnego rodzaju takie kwestie, czy na przykład do egzaminu specjalizacyjnego czy powinna być udostępniona baza pytań. Więc tutaj też, też się wypowiem na ten temat, bo sądzę, że baza py... nic nie ma złego w bazie pytań. Szczególnie jeżeli tych pytań jest bardzo dużo, tych, py tych pytań jest ogrom, tych pytań jest na przykład 5000, to też wiadomo, że nikt się tych pytań wszystkich na pamięć nie jest w stanie nauczyć. A jeżeli się nauczy, to jaką ogromną wiedzę też ma, bo to w zasadzie, jak są takie bardzo duże zbiory pytań, to, to one będą dotyczyć wszystkiego, co jest istotne. Także, e, także ja nie pojmuję giełdy jako, jako, zjawisko, jako zjawisko złe. Są różnego rodzaju sposoby układania tak pytań, żeby były tak zwane, powiedzmy to, giełdoodporne. Myślę, że większym wyzwaniem jest takie ułożenie pytania, bo już sama forma tych pytań, które które są oparte na opisach przypadków, to już jest troszeczkę taki system antygiełdowy, bo no kto spamięta taki, taki długi opis przypadku, żeby później to spisać, żeby, żeby później jeszcze spisać do tego, do tego odpowiedzi, które, które, które gdzieś się tam pojawi, więc to już samo w sobie jest takim systemem antygiełdowym i w dobrym sensie, w takim, że my będziemy pamiętać zagadnienie, z którego byliśmy pytani, i, I nawet jeżeli tej drugiej osobie powiemy, że no, były pytania o to, o to, o to, o to i o to, to ta druga osoba, która będzie się uczyć do egzaminu, i tak musi obczytać na boku to i tak musi się tego nauczyć. Także tak rozwiązywałem giełdy w życiu wielokrotnie. Chyba, nie wiem, wiem czybym nawet nie skłamał bym powiedział, że do wszystkich egzaminów, jeżeli, jeżeli takowa giełda była, natomiast stanowiła ta giełda kanwę. Czyli stanowiła to, że dane pytanie czytałem, a później obczytywałem wszystko, co możliwe na boku, co wydało mi się przydatne, co wydawało mi się, że mogłoby być przydatne dalej na takim egzaminie. Inaczej oczywiście wygląda giełda do egzaminu testowego, inaczej wygląda giełda do egzaminu ustnego. No na egzaminie ustnym, no tak, jak, tak jak tutaj z dzisiejszą tą naszą rozmową, um, zawsze gdzieś ta rozmowa może na jakieś inne zakręty i inne Wiedzy podążyć, więc, więc w zasadzie do egzaminu ustnego trudno by było. Wiem, wiem że też no to, że tak było, że studenci spisywali jakieś rzeczy, które, z których dany egzaminator bardziej lubi pytać, czy mniej lubi pytać, i, i, i takie, takie giełdy też zawsze, zawsze powstawały. Natomiast no, egzamin ustny, no to pod tym względem jest zupełnie nieprzewidywalny, czasami no, można by było powiedzieć. Natomiast mówię, do, do testów też nie uważam, żeby zjawisko giełdy było czymś naprawdę jakimś bardzo złym i czymś, przed czym należy się usilnie ze wszystkich sił bronić. Ta giełda może też mieć dobre strony, jeżeli nie jest wykorzystywana źle, oczywiście. Ja tutaj poruszyłem ten temat. Może właśnie nie, nie dlatego, że to jest jakiś taki kontrowersyjny, żeby nadać nie wiem, temu podcastowi więcej wyświetleń, że rozmawiam z profesorem o giełdzie, ale uważam, że giełda jest niezwykle sporym problemem z mojego takiego studenckiego pola widzenia. Bo faktycznie, tak jak pan profesor mówi, że czasami fajnie jest zobaczyć na przykład, jaki jest charakter niektórych pytań, na czym się bardziej skupić czy zakres jest bardziej szeroki czy bardziej wąski to jest bardzo ważne dla studenta który się przygotowuje ale no, niestety może będę trochę za bardzo szczery w tym aspekcie ale niestety za dużo przedmiotów spotkałem yy, i to nie tylko na naszym uniwersytecie bo wiem że to nie jest tylko nasz problem który zaliczenie którego było oparte głównie na olbrzymiej giełdzie skupionej na kosmicznych pytaniach kosmicznie szczegółowych bardzo trudnych i tak naprawdę nauczenie się stricte z książek, z takiej wiedzy, no, której gdzieś jest zasłyszana, człowiek uważa na zajęciach, niektórych egzaminów nie dało się zdać bez y, wglądu w to, jakie są tam pytania. tak? I naprawdę nauczenie się ich w większości na pamięć, co sam pan profesor przyznał, jest zjawiskiem negatywnym. I gdzieś też mam to w głowie, że no jednak wszystkie katedry się starają. Um, żeby to było jak najbardziej uczciwe, te egzaminy, tak? Żeby jednak studenci też są sprytnymi istotami, też to rozumiem i, i staramy się jak najbardziej wykorzystywać wszystkie potknięcia, ale tworzenie pól pytań naprawdę kosmicznych wydaje mi się takim troszeczkę zaprzeczeniem dydaktyki, tak? Bo nie po to uczymy się ważnych problemów klinicznych na niektórych zajęciach, by potem do, uczyć się na pamięć, które powiedzmy tam locji zajmuje dana choroba genetyczna. Nie wiem, jak pan profesor uważa. Zgadzam się w 100%. Tutaj na samym początku dotknęliśmy problemu, czyli dotknęliśmy po źle ułożonego egzaminu. Bo jeżeli nie jesteśmy w stanie bez nauczenia się jakiejś puli pytań zdać danego egzaminu, tak jak to pan przed chwilą powiedział, to znaczy, że to nie jest dobry egzamin, to znaczy, że to nie jest prawidłowo ułożone. Egzamin. No tutaj, co mogę powiedzieć na obronę? Układanie pytań testowych jest bardzo trudne. To jest sztuka, która jest trudna, której ja się uczę. Mam nadzieję, że kiedyś moje pytania będą, będą bardzo dobre. Nie wiem, jakie są teraz, bo ocenię to po tym, jak już będzie jakaś duża grupa studentów, która przez moje pytania przeszła. Natomiast sam proces układania pytania jest bardzo trudny. Ja teraz niedawno układałem dosyć dużą pulę pytań dotyczących chorób układu oddechowego i to była w zasadzie długotrwała praca, bo była to paromiesięczna praca. I tą pracę rozłożyłem sobie na, na, na etapy, zrobiłem sobie, sobie blueprint, czyli opracowałem, jaki procent z jakiej dziedziny powinno być pytań, jaki procent trudności powinien być tych pytań, bo pytania powinny być zróżnicowane. Szczególnie w egzaminie testowym to jest bardzo ważne. No i blueprint pomógł mi w tym, żeby Mieć procentowość pytań z danej dziedziny, czyli żeby nie było tak, że ułożę pytania o jakąś rzadszą dziedzinę i będzie więcej niż tych pytań o te dziedziny, które, które są dużo częstsze. Czyli to zapewniło mi taki komfort, że na pewno wiedziałem, że, że ułożę większość pytań z tego, co dla pracy klinicznej. Z tych tematów, które dla pracy klinicznej są najważniejsze, i uważam, że takie ułożenie takiego, takiego przewodnika dla samego siebie, w moim wypadku było kluczowe w, w przygotowywaniu jakiejś du, dużej, większej, większej, um, większej liczby pytań. Natomiast, co jest niezmiernie ważne i co, co zawsze staram się robić ze swoimi pytaniami, ponieważ układaliśmy też no, ogromnie dużo pytań dla, dla studentów anglojęzycznych do, do bazy, do, do testu komputerowego. Za każdym razem, kiedy ułożę pytanie, czy ja, czy któryś z moich kolegów, my wzajemnie te pytania sobie oceniamy, czyli, czyli nasze pytania są, nazwijmy to, recenzowane. I tak powinno też być. To tak się dzieje na przykład z egzaminem europejskim, w którym, o, który, o którym wspominałem, że, że pytania muszą być recenzowane. To, że my ułożymy dane pytanie, pytania, tak jak już powiedziałem, układa się trudno. To, żeby pytanie było o odpowiednim stopniu trudności, żeby żeby to pytanie było mądre i dydaktyczne jeszcze z drugiej strony, żeby miało ręce i nogi, było poprawnie skonstruowane, miało poprawne proporcje, to pytanie, to jest tak naprawdę spora praca. I, i tutaj ym, myślę, że to jest, to jest pierwsze pierwsza odpowiedź na, na jedno z pytań. Dlaczego niektóre pytania mogą być takie, a nie inne, z racji tego, że po prostu komuś, przy którymś tam już pytaniu z rzędu, brakuje siły na układanie kolejnego pytania. Ja nigdy nie układam pytań przez zaprzeczenie, także nigdy, nigdy nie ma takiej tak szczególnie przez podwójne czy, czy może nawet potrójne zaprzeczenia, bo takie pytania się zdarzają odpowiedzią fałszywą jest za wyjątkiem, a pośród odpowiedzi jest żadna z wyżej wymienionych i tylko autor wie co miał na myśli staram się ze wszystkich sił, żeby moje pytania były jak najbardziej metodologicznie poprawne, czyli, czyli żeby to też i też żeby to nie było tak właśnie, że z perspektywy osoby, która zajmuje się wąskim wycinkiem medycyny i, i że mogę sobie pomyśleć, a jak to student może nie wiedzieć czegoś na temat, wymyśla jakąś kosmiczną chorobę pulmonologii, lymphangiolejomjomatozy albo, albo placentalnej transmogryfiguracji płuca. No jak może student nie wiedzieć, co to jest? Nie mógłbym Proszę, mógłbym ja się głupio ja teraz poczułem. I mógłbym ułożyć pytanie o, o, o choroby, które które, które, które nigdy w życiu może, może taki student w swojej późniejszej karierze po prostu nigdy nie zobaczyć i, i być z perspektywy takiej osoby, ale jak to? Jak to można nie wiedzieć? Czy właśnie na temat tego, co pan powiedział, czyli, czy na temat jakiegoś genu teraz, teraz nagle, że, że w ogóle ja nie układam takich pytań o geny, o, o jakieś, chyba że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny gen. Tutaj takim no, w pulmonologii. Jest, jest, jest parę taki, takich genów, ale, ale tak generalnie to, to tak jak mówię, no nie układam takich pytań, bo, bo uważam, że jeżeli ja czegoś nie wiem właśnie odnośnie jakiegoś, jakiegoś genu, czy, czy, czy jakiegoś polimorfizmu, czy jakiejś zmiany mutagennej, no, czegokolwiek, to ja sobie po prostu to sprawdzę. Mamy teraz genialne bazy w internecie i, i one od tego są, bo tej wiedzy jest teraz na tyle ogromnie, że ogromnie dużo, że no. Tak jak mówię, no, no nie układam takich pytań o jakieś takie, 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 takie szczegóły, bardzo po pierwsze wyrafinowane, specjalistyczne, z drugiej strony o takie rzeczy, których uczenie się, w moim przekonaniu mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale, ale, ale jest zbędne, czyli, czyli uczenia się jakichś niesamowitych, Konstelacji genów, właśnie na pamięć. Bo jeżeli rzeczywiście to jest klinicznie bardzo istotne, to jest sens o to zapytać. Natomiast jeżeli to nie ma jakiegoś większego przełożenia na, na postępowanie, rokowanie w, w jakiejś chorobie, to. To, 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 to nigdy takiego pytania, nigdy takiego pytania bym, bym nie zadał. No i właśnie to, to, że moje pytania przechodzą przez recenzję, czy nasze pytania przechodzą przez recenzję, bo, bo ktoś je jako drugie, drugie, druga para oczu, trzecia para oczu przegląda i sprawdza. Szczególnie bardzo lubię, jak ułożę jakieś pytanie, pokazać je któremuś z młodszych kolegów, czasami w ogóle z tych z najmłodszych, którzy na przykład dopiero do nas przyszli do kliniki, którzy, którzy pamiętają jeszcze przed chwilą czasy studenckie. Bardzo lubię słyszeć ten feedback, właśnie, że to pytanie jest za trudne, to pytanie jest niejednoznaczne. I ja zawsze takie pytania wyrzucam. Nie przyszłoby mi do głowy, żeby po takiej krytyce, a ta krytyka się zdarza, że rzeczywiście w jakimś tam pytaniu ułożyłem je zbyt szczegółowe, nie na poziom wiedzy, który, który w tym danym momencie powinien reprezentować student, bo, bo student ma mieć taką wiedzę ogólną, specjalizować się będzie później, natomiast ta wiedza powinna być jak najbardziej ogólna. I, I zdarzało mi się takie, takie bardzo ciężkie pytania układać, które wszystkie wyrzuciłem, bo rzeczywiście były. Zbyt trudne. Czasami, oczywiście, jakieś szczegółowe pytania one muszą się zdarzyć, bo, bo musi być jakiś odsetek pytań bardzo trudnych. Zawsze to musi być, żeby, żeby to było zrównoważone. Czyli mamy odsetek pytań bardzo prostych, mamy odsetek pytań średnio trudnych, trudnych, e, bardzo trudnych. Także zawsze to musi być po prostu wyważone, bo w takiej książeczce testowej. Powinno się znaleźć miejsce dla takich pytań szczegółowych i trudnych, ale tych pytań. To nie powinny być wiodące pytania w takim, w takim egzaminie. Tym bardziej nie powinny być to pytania, które są no, naprawdę przeznaczone dla, dla specjalisty w danej, w danej dziedzinie, szczególnie. No, chyba, jeżeli, chyba, że jest to egzamin specjalizacyjny. Ale nawet na, na egzaminach specjalizacyjnych em, może być takie pole dla, dla pytań prostszych, dla pytań trudniejszych i dla pytań, i dla pytań bardzo trudnych. To też jest bardzo trudne do. Do, 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 do wyważenia, ale no staram się ze wszystkich sił. No na pewno tutaj tą, tym, tym sitem jest danie innym osobom do, do przeczytania tego pytania. Mhm. Też się cieszę, że tutaj podczas naszej rozmowy podkreślone jest to, że rola egzaminatora, czy właśnie takim układaniu pytań testowych, czy jak wcześniej wspominaliśmy przy egzaminach ustnych, też nie jest takim łatwym, łatwą sprawą i też wymaga naprawdę sporego pomyślunku, żeby to wszystko miało ręce i nogi i tak naprawdę, żeby wszyscy wyszli z tego zadowoleni. Tak, że egzaminator jest zadowolony, że student ma wiedzę, a student jest zadowolony z tego powodu, że nie został przyciśnięty do ściany przez tego, egzaminatora i jest zalany pytaniami, które tak naprawdę mają mało tak wspólnego z taką rzeczywistością kliniczną. Najłatwiej układa się pytania złe. No, myślę, że tak, że można otworzyć byle którą stronę na przykład w internie i wybrać jakąś wartość. Ułożyć myślę, że... pytanie z podpisu pod tabelą jakąś albo pod obrazkiem, no da się to zrobić, oczywiście, że się da, dlatego też mam taką zasadę, że jak pytanie ułożyło mi się zbyt szybko i zbyt prosto, to trzeba się mu przyjrzeć 10 razy, bo pewnie nie jest najszczęśliwsze. Myślę, że na tym zakończymy część drugą i od razu zapraszam też do części trzeciej, w której omówimy parę zagadnień związanych z koronawirusem. Trzymajcie się. Pa!